Dzień dobry. Cześć wszystkim. Tu Patryk Hilewicz. Madam. Witamy was w A. Czy P, czyli pytanie graniczne. Czyli pytanie graniczne, Adam które czy Patryk? Wy nam zadajecie na Insta Stories. My na nie odpowiadamy. Mamy tradycyjnie 20 takich pytań. Wiecie zresztą o co chodzi, już kilka części było, a jeżeli nie, to nadrabiajcie. Tak, to nadrabiajcie. Tutaj macie playlistę z A czy P. I co, zaczynamy? Lecimy. Fabijański czy królikowski? Mhm. Grubo zaczynamy. Zaczynamy na grubo. No dobra, to odpowiedz. Ja wybieram Fabijańskiego. Gdyż? Gdyż uważam, że zrobił mniejsze świństwo, robiąc świństwo. Te świństwa, wiecie, kto zrobił większe, kto mniejsze. Mhm. To zrobił mniejsze świństwo Fabijański niż królikowski. Czyli na barometrze świństw to jest niżej, więc jest dla ciebie fajniejszy. No, nie wiem, czy fajniejszy jest dobrym słowem, ale z tych dwóch wybieram Fabijańskiego. Ciężko mi powiedzieć, ale chyba też tak wybiorę. Może z tego względu, że nigdy nie widziałem się z nim osobiście i nie miałem jakiejś wymiany zdań, chociaż wymieniał z nami wiadomości nie do końca przyjemne, o czym będziemy w książce opowiadać. Tak. Ale z drugiej strony z tym drugim rozmawialiśmy i nie wspominam tej rozmowy jakoś zbyt ciekawie. Wszyscy chłopcy zawsze lubili się bawić. Nie wszyscy. Wojnę. Nie wszyscy? Nie. A kto żyje? Ja. Okej. No to jesteś ty i cała reszta. Chłopców, ty też lubisz się bawić? Nie lubię. Naprawdę? No. Więc niech będzie Fabijański, no masz. Kolacja z Wiśniewskim czy śniadanie z Górniak? Nie, no kolacja z Wiśniewskim. Też wybieram kolację z Wiśniewskim. Zdecydowanie. Dlatego, że po pierwsze ja lubię jeść sam śniadania i jem bardzo malutkie śniadania i szybko, bo nie lubię tego robić. Chyba, że w weekendy, gdy ja robię śniadania, to wtedy ma być dużo i szybko. A w tygodniu to serek zjem. Poza tym, nie wiem, wydaje mi się, że z Wiśniewskim miałbym... Wydaje mi się, że więcej do porozmawiania niż z Edzią. I, no totalnie, nie widziałem się z nim na osobności, mm-hmm. ale wydaje się być zabawniejszą osobą. Mm-hmm. Myślę, że ma wiele historyjek, o których bym chętnie posłuchał. Tak, anegdotek. Czy to o żonach, czy to o jakichś piosenkach. Myślę, że bym się lepiej po prostu z nim bawił, tak? Przy kolacji lepiej w ogóle jakoś tak spędzać czas z kimś niż przy śniadaniu, nie? Przy śniadaniu jesteśmy tacy jeszcze nieogarniający do końca. No, nie dobra, mam ochoty gadać. Ja przy śniadaniu sobie włączam jakieś newsy. Ja marzę tylko przy śniadaniu, żeby wziąć jak najszybciej leki i żeby zaczęły działać. A ja sobie czytam jakieś newsy, co nam się dzieje na świecie, w Polsce i nie potrzebuję rozmowy. Wasza książka czy wasz audiobook? No, ja myślę, że jedno i drugie, ale... Zależy tak naprawdę, co kto woli. Ja osobiście wolę czytać książki niż słuchać audiobooków, więc nie to, że nie słucham audiobooków, ale słucham ich mniej niż czytam książek, więc wybieram książkę papierową. Każdemu wiesz co? Inaczej. Ja też bym wybrał książkę papierową, ponieważ, no nie wiem, już jakiś czas temu przekonałem się do książek i stwierdziłem, że czytanie jest jednak fajne. Mnie jakoś tak rozwija. To jest prawda, no. Po prostu czasami trzeba dojrzeć do tego. Po drugie, ja lubię mieć coś fizycznego. Ja jestem, wiecie, ze starszego pokolenia. Ja lubię mieć książkę, lubię mieć płytę czy coś takiego. Wiem, śmieci, coraz więcej śmieci, plastiku i wszystkiego. Dobrze, spalcie mnie. Ale po prostu jakby lubię mieć to w rękach. Tam będą różne ładne zdjęcia, różne ładne obrazki. Nie wiem, w sumie trochę też obawiam się tego audiobooka trochę. Może teraz zrobię dodatkową reklamę, niespecjalnie, niechcący. No. Ale ja nie wiem, jak ten audiobook będzie brzmiał do końca. My nie nagrywaliśmy go profesjonalnie w jakimś studiu, tylko to jest na żywo nagranie rozmowy. Rozmowy, prostu. Gdzie... Nawet nie jest to czytana książka, tylko wiecie, to jest rozmowa. Gdzie może być po prostu jakieś ostre tukanie i nie wiem, boję się. To jest taki minus w takim dużym plusie, że to jest tak naturalne i no po wiem. Prostu nie jest to, wiecie, nie usiedliśmy, nie przeczytaliśmy. No teraz moja wypowiedź, więc teraz czytam wam naszą wypowiedź. Tylko po prostu jest to forma rozmowy i jest to takie surowe, no. Dlatego najlepiej po prostu sprawdzić obie. Tak, tak. Udział w godzinnym wykładzie Edyty Górniak czy kąpiel w Odrze? No, ale no teraz dojechaliście no, z tą Odrą, no. No. Biedna Odra, no słuchajcie, to nie są żarty. I zwierzątka. Nawet nie zaczynaj. Nie.
dla mnie i... Oj, jest jak zacząłeś jąkać. Nie, bo trochę zdenerwowałem się tą Odrą. Może zapomnijmy o tej Odrze, tym pytaniu i myślę, że jakbyście wiele rzeczy innych podłożyli, to ja i tak bym wybrał wykład godziny Edyty Górniak. Ja też. Nie czuję potrzeby spotkania z Edytą Górniak jeden na jeden, czy przy jakimś śniadaniu, czy coś, bo myślę, że nie mielibyśmy o czym za bardzo pogadać i w ogóle nie czułbym się jakoś zbyt komfortowo, ale jeżeli byłbym w jakiejś większej sali, większym gronie i na przykład ona nie wiedziałaby do końca, że tam jestem i na przykład, nie wiem, nie wbiłaby mi, wiesz, jakichś sztyletów po prostu oczami, tylko po prostu ja bym sobie siedział i po prostu obserwował to, nie zabierał głosu i po prostu podziwiał to całe przedstawienie, to ja jestem za. Tak, tak, bo to jest bardzo dobry teatrzyk. Później jakieś doświadczenie, od razu już materiał z tego, zrobię wideo, będzie podcast, będzie coś, wspomnienia do opowiadania znajomym, będzie o czym pogadać, wiecie, przy kawce, mamie, jak raz, jak się dzwonisz, no po prostu super, ja bym bardzo chciał. To mysza, oczywiście, te kotki po prostu kochają nas za bardzo, ja nie wiem, tak samo jak nasze małe. Muszą być w tym pomieszczeniu, gdzie my jesteśmy. Nikt tutaj nigdy nie przebywa. W biurze praktycznie. Tak, nigdy. Chociaż zrobiliśmy tutaj siatkę w oknie i to okno jest otwarte całe lato, więc i mają tutaj wieżę swoją przy tym oknie, przy siatce, więc mogły tutaj przesiadywać i sobie obserwować cały świat. One nie chcą tu być, bo nas tutaj nie ma, gdy nie nagrywamy, a jak nagrywamy, to wtedy muszą tu przyjść. Tak. Dobra, wracając do pytania, to ja też wybieram godzinny wykład Edyty Górniak, ponieważ cokolwiek o tym nie myślicie i o mnie teraz nie pomyślicie, uwielbiam jej słuchać. Tak. Sprawia mi to przyjemność, naprawdę przyjemność. Absolutnie, to jest super rozrywka. Tak. I ciekawe przeżycie, no. Jesteś w innej galaktyce przez chwilę. Nigdy więcej nie zjeść słodyczków i słonych przekąsek, czy nigdy więcej nie pogłaskać zwierzątka? Okropni jesteście. Wiecie? Jesteście naprawdę... Najgorsi na świecie. Bez serca. No ja wybieram nigdy więcej nie zjeść słodyczków i słonych przekąsek. No. Jednak zwierzątka są wyżej niż przekąski. No i prawda jest taka, niestety muszę teraz trochę zanudzić, ale no te przekąski i słodyczki, chociaż kocham bardzo, to no... Zaczyna się. Nie są jakieś super. I tak naprawdę odstawienie czegoś takiego by nam zrobiło na dobre. Może nie całkowicie, może nie wiem, może nie zrobiłoby najlepiej dla psychiki, ale z drugiej strony niedotykanie chodków i piesków, no to już w ogóle, to by nie było sensu. Nie byłoby sensu. Pogodzić się z Dodą czy Gosią Andrzejewicz? To jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie i ja wolałbym się pogodzić z Dodą. Gdyż? Gdyż jest ciekawszą i barwniejszą osobą. Gosia Andrzejewicz trochę przynudza. Gdyby nas odblokowała, działoby się więcej niż gdyby Gosia nas odblokowała. To, co zadziało się pomiędzy nami a Dodą, no to dla mnie jest nie do zapomnienia. Nie byłbym w stanie przejść, zostawić tego tak po prostu w tyle i przejść obok tego obojętnie. Ale też chyba z większą chęcią jednak bym się z nią pogodził. Chociażby, żeby zachować jakieś takie stosunki, nie wiem, kulturalne. Uważam, że jest barwniejszą postacią i ciekawiej byłoby, myślę, z nią rozmawiać. Gosia, z całym szacunkiem dla Gosi, ale przez wszystkie jakieś kontakty i lata z nią odnosiłem wrażenie, że jest taką osobą bardzo... Interesowną? Tak, właśnie tego słowa chciałam użyć, ale więcej będzie w książce zresztą. Tak, i o jednej i o drugiej będzie bardzo dużo w książce i genezy tych konfliktów i co o tym wszystkim sądzimy tak głębiej i szerzej, także polecamy wam pierwszy link w... Dobrze, już przestajemy gadać o tej książce, no ale co ja poradzę, że tam będzie wszystko? No to co, mam ukrywać to przed wami? No dobra, to idźmy do następnego pytania. Randka z Lasu Chito czy Sebastianem Fabijańskim? No, ja wybieram randkę z Sebastianem Fabijańskim. Jednak? Jednak. Coś masz do tego Sebastiana? Nie mam, ale po prostu jest w takim towarzystwie, że jest tym mniejszym złem. Mhm. I co? Chciałbyś, żeby ci namalował obraz? Namaluj mnie. Jak te... jak ta dziewczyna francuska. Kurde, wiecie co? A ty co z Lasu Chito chciałbyś? Ja bym chciał zaznaczyć, że mi jakby postać pani Lasu Chito nie jest tak do końca całkowicie znana, więc... Jak to? Ale no nie jest tak, że znam cały background, wszystko, historię, dramy i na przykład teraz może się okazać, że nie wiem, jest jakiś antychrystem i robił jakieś straszne rzeczy, ale ja nie wiem tego, nic o tym. No chyba bym ją wybrał. Wybierasz randkę z Lasu Chito?
No myślę, że tak. Tak jak wspomniałem wcześniej, nigdy nie spotkałem się na osobności z Fabiańskim i nie czuję takiej potrzeby. Jakby te wiadomości, które wymieniliśmy na Insta, obserwacja jego poczynań właściwie od samego początku w internecie już wystarczająco mnie zniechęciła do czegoś więcej, więc tyle. Królewskie śniadanie z Magdą Gessler czy wieczorny pornfood z Makłowiczem? No ja nie zmieniam zdania co do śniadań. Wolę jeść je w samotności jak najszybciej, żeby tylko połknąć tabletki. Także wybieram zdecydowanie i ostatecznie wieczorny pornhood. Pornhub z Makłowiczem. No, ja też muszę przyznać. Nauczyłem się jeść śniadanie i nauczyłem się jeść spore śniadanie, bo kiedyś w ogóle nie jadłem śniadań. Ale to, że się nauczyłem, to nie znaczy, że wolę śniadanie niż kolację. Kolacja zdecydowanie wyżej. Zawsze pozostanie we mnie to, wiecie, zajadanie się, znaczy ta chęć i ta po prostu przyjemność zajadania się późną porą, ona jest większa po prostu niż rano. Tak zostaliśmy stworzeni, żeby po prostu sami sobie utrudniać los. Tak. Oraz wydaje mi się, że też bym się lepiej czuł w towarzystwie i lepiej by mi się, nie wiem, rozmawiało na jakiekolwiek tematy z Makłowiczem. Mi też, ja też odnoszę myślę, takie wrażenie. Myślę, że Magda, choć jest fascynującą i barwną postacią, jest na tyle już odkręcona, zakręcona w tym wszystkim, że tworzenie z nią jakiejś normalnej rozmowy chyba nie wiem, czy jest możliwe. Mam takie samo wrażenie. Tokio Hotel czy Blok 27? Dla mnie jest to jasne. Ja jestem z pokolenia, które gdy jeden i drugi zespół wyszedł, to był dla mnie obciachem. W tamtym momencie. Oba były obciachem. Oba były obciachami już. A teraz? A teraz zdecydowanie wybieram Blok 27. Ale czy teraz dla ciebie są nadal obciachami? Tak. Ale wybierasz. No i sam jestem obciachem, także dobrze się czuję w ich towarzystwie. Nie wiem, czy uważałem jakoś za jakiś super obciach, ale po prostu nigdy nie słuchałem tych zespołów. Dosłownie myślę, że znam po jednej piosence z ich twórczości. No ale bliżej by mi było do Blok 27, bo można jakoś przy tym poskakać, czy coś tam. Hey boy, get your ass up. Move boy! Wiecie o co chodzi? A tam ja pamiętam, że on o jakimś monsunie krzyczał coś tam i... Jeszcze w jakimś niemieckim języku. Tak, ja nie przepadam za niemieckim językiem, uczyłem się go kilka lat za długo. I sorry. Kanye West czy Taylor Swift? Nie, no to jest łatwe. To jest proste pytanie. Wiadomo, że Taylor Swift. Ja nie jestem absolutnie jakimś psychofanem jak niektórzy, ale no nie wiem, darzę ją sympatią i szacunkiem, jest prawdziwą twórczynią. Choć nie znam za bardzo jakby całej twórczości Kanye Westa, podejrzewam, że on również może być, wiesz, odpowiedzialny za teksty swoje czy muzykę. Ale dla mnie jego zachowanie jest nie do przyjęcia. Ja pamiętam początki Kanye Westa, niektóre piosenki jego lubiłem i był taki ciekawy. Ciekawie się na niego patrzyło i myślałem sobie, ciekawe jak dalej pójdzie jego przyszłość. Uważam, że poszło tylko coraz gorzej, 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 zarówno pod względem muzycznym, bo nie dociera do mnie, nie trafia do mnie ta jego muzyka, a i pod względem po prostu na takim, no nie wiem, moralnym. No, takiego zachowania pozascenicznego nawet. Nie, to nie nasze klimaty. Wystąpienie w TVN czy wspólne wideo pojednawcze z Wardęgą? Ja nie miałbym nic przeciwko wystąpieniu w stacji TVN, jeżeli po prostu po latach poszliby do rozum do głowy i przyznali się do błędu i przeprosili nas za swoje zachowanie. Nie jestem taki, że wiecie, już do śmierci po prostu będę nienawidził, więc absolutnie nie mam żadnego problemu, jeżeli by mnie zaprosili, jeżeli to by mi odpowiadało, warunki i wszystko, to jakby możecie kontaktować się. Ale powiem ci, że my wystąpiliśmy już w TVN, nie? Po naszej inwie. Pamiętasz? Jak były bestsellery Empiku. A, rzeczywiście. I siedzieliśmy na widowni, tak. Na żywo w studio i pokazywali zbliżenie na nas w telewizji, bo była transmisja w TVN. Tak, tak. Pamiętam też, że jak byliśmy na fantastycznej premierze chyba 365 dni i relacjonowali na TVN24, i prowadzili jakiś wywiad, to my też byliśmy tam w tle. Było różne rzeczy jakieś, ale może nie poprowadziliśmy programu. No nie. Jeszcze. A o tym drugim panu porozmawiamy sobie w książce dosyć szeroko. Komar latający nad uchem, czy mucha usilnie próbująca na tobie usiąść? Ach, ciężko. Komar czy mucha?
Chyba mucha jednak. Wolisz muchę? Chyba jednak wolę muchę, która siada na tobie. No, zdecydowanie. Dziwiłem się, że się zastanawiasz. Może i mucha potrafi być natrętna i może siadała wcześniej na jakichś różnych rzeczach, nie wiesz jakich właściwie, możesz się tylko domyślać, ale no jednak nie gryziecie. To prawda. Zakładam, że nie gryziecie, chociaż chyba są takie muchy. Są muchy, które gryzą, to prawda. Oraz... Końskie chyba się nazywają. Oraz, słuchajcie... Gryzła ci kiedyś mucha? Nie, nie kojarzę tego. Mnie ugryzła. A za to, no, komar wysysa z ciebie krew. No, jakby no komar, to jest nienormalne. Wiecie, o co chodzi? Ja nie jestem w stanie zasnąć, gdy komar lata mi koło ucha. Nie jestem w stanie. Teraz mamy jakieś tam komarobójcze wszystko powłączane, ale bywały kiedyś takie sytuacje w życiu, że po prostu... zasypiasz i ci komar lata obok głowy i ta świadomość, że jak zaśniesz, usiądzie ci na czole i będzie pił twoją krew. Wiecie, co chodzi? No nie, musisz zapalić światło i musisz go dopaść, tak? Albo ty, albo on. Wytrzymać całe życie razem, wkurzając się wzajemnie, czy osobno, ale spokojnie? No nie, no... Dziwne pytanie, no przecież jakby widzicie, jak wygląda ta sytuacja. Więc wybieramy chyba obaj, że razem wkurzając się. Tak, ja myślę, że to jest normalne, że czasami po prostu trzeba się powkurzać, czy na siebie nawzajem, czy nie wiem, na kogoś innego, na siebie samego, czy na świat. Moim zdaniem życie jest pełne wzlotów i upadków. Po jakimś upadku wzloty są tylko przyjemniejsze, a jeżeli to życie miało być takie spokojne, to takie całkowicie spokojne, to znaczy, że jakieś takie totalnie nudne mi się wydaje, tak? Tak. I po prostu nic by się nie działo. Jakby sorry, nie chcę tutaj nikogo obrażać, są osoby, które lubią stabilizację, czy coś takiego, wiesz o co chodzi? I po prostu lubią, jak się nic nie dzieje. No, ja nie jestem osobą, która lubi, jak dzieje się maksymalnie cały czas, ale no, od czasu do czasu tak. Ja trochę mniej lubię, jak się dzieje, ale... Ale nie masz wyboru. Jak jest, co mam powiedzieć. Nowa płyta Dody czy Tamara Gonzalez? Ale Tamara Gonzalez miała jakąś płytę? No nie, no ale chyba z Hejo może wydać, nie? Nie, no to zdecydowanie ja bym chciał Tamarę usłyszeć, ja też zadebiutować. Ona mogłaby wydać coś w klimacie ery na przykład. Ameno, hejo, hej, hejo, 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 hej. I jeszcze ten membenek, wiesz o co chodzi? Tak, tak, tak. To mogłoby się sprzedać. To mogłoby, nie wątpię, ale myślę, że można by się poświęcić. Tak, to prawda. Ale co do Dody, to mi się podoba piosenka Melodia Twa. Bo we mnie tylko ta melodia ta. To jest... Melodia ta. Ta. No. No wiemy, już opowiadałeś o tym milion razy. Wszyscy wiemy, jesteś psychofanem tej piosenki. Tak, jestem trochę, no. Modlitwa do wody, Eddie, czy modlitwa o złoty deszcz, Betty? No, a ja. Czym jest złoty deszcz? No, chyba tym, czym uważasz, że jest. No właśnie, a czym dla złoty deszcz był dla Beaty? To chodziło o pieniądze? Pojęcia. Niech spadnie z nieba złoty deszcz? To chodziło o jakieś końce? Bo ja właściwie nie wiem, na czym to stanęło. Ja też nie wiem, na czym to stanęło, ale złoty deszcz, czy ale to jest mocz? No wątpię, że chodziło o mocz, Beacie. Myślę, że bardziej szło to w kierunku pieniędzy, więc no, byłoby mi bliżej chyba do tego. Niż do kształtu wody? Niż do, tak, modlenia się do wody. Nie wiem. Ja wybieram złoty deszcz, zdecydowanie. Niech spadnie z nieba złoty deszcz. Uwielbiam tę piosenkę. Niech spadnie z nieba złoty deszcz. A taka niedoceniana jest ta piosenka. Tak, to prawda, jest trochę niedoceniona. Michał Wiśniewski czy Marcin Prokop? Jezu, ale tego Michała po prostu. Nie, no dla mnie to jest totalnie Michał Wiśniewski. Dla mnie też Michał Wiśniewski. Jakby bez dwóch zdań. Marcin Prokop wydaje mi się, że sprzedał swoją duszę diabłu. Tak, tak. Nie wydaje mi się zbyt przyjemną osobą. On kiedyś do nas podszedł, pamiętasz? Tak, pamiętam, że kiedyś... I to chyba na bestsellerach Empiku. Tak, 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 tak było. W sensie jakoś mieliśmy się i on powiedział do nas coś w stylu tak ironicznie, o, moi ulubieni youtuberzy czy influencerzy, tak. Coś takiego. I po prostu tak to rzucił obok nas przechodzący, poszedł dalej, nie? To było takie absolutnie tak, bezsensie głupie. Typie, to ty dzwonisz. A oczywiście to było w nawiązaniu do jakby akcji z TVN-em, bo tak. Jakoś to, nie wiem, no było jakiś czas po tym całym konflikcie, w rozpoczęciu się konfliktu. Było takie żenujące jakby koleś, no, no. Nigdy więcej nie rozmawialiśmy i nigdy wcześniej nie rozmawialiśmy ze sobą i jakby wyjeżdżasz do mnie z czymś takim, w ogóle weź spadaj. Łzy czy Various Manx? No Various Manx chyba, chociaż zależy z jaką wokalistką.
Dla mnie zdecydowanie łzy. No ja wiem o tym, ale jak ja bym miał podliczyć piosenki obu zespołów, które lubię, to więcej jest Various Minds. Dla mnie zdecydowanie łzy. No wiem, wiem. No tutaj mamy konflikt, słuchajcie. Mamy konflikt. Patryk w ogóle nie za bardzo Various Minds. Ja też nigdy nie byłem jakimś super fanem, nie byłem w koncercie czy coś, ale no są takie piosenki, które po prostu są zajebiste ich. No, czy to ze Stankiewicz, czy ze Skrzynecką. Powiedziałeś ze Skrzynecką? Powiedziałeś ze Skrzynecką. Various Minds ze Skrzynecką. Wyobrażam to sobie, to było ja też. I ona tam odpierdoli się! Nie, odpierdoli się! What pierdolcie się? Czekaj, która to była? Stankiewicz i Lipnicka? Tak. Nie. I Ałzy. Słuchajcie, no ile Ałzy wydały tych płyt z tą... Chyba 5. Pani. 5? Naprawdę? Tak. Wydaje mi się, że 5 płyt z Anią Wyszkolnik. Ja kojarzę tylko 2. Szczerze mówiąc, no te jakieś singlowe piosenki spoko, ale jest ich mniej. A ty lubisz wszystkie. Ja lubię wszystkie. Bo tam jest dużo o jakichś takich kontrowersyjnych tematach w tych piosenkach. Zwłaszcza na pierwszych płytach jest o... Janiusz. Ale no nie musisz o tym mówić, bo nie muszą nas demonetyzować znowu. Na przykład, dobra. Wiesz o co chodzi, więc jak ktoś będzie chciał sobie po prostu poszukać, to sobie poszuka. Dobra, ty tak zróbmy. Kartą czy gotówką? Gotówką, ja nie lubię jako... Ja, kartą, Boże. Oszalałeś, że to kartą? Kartą, ja nie lubię gotówki, lubię gotówki. Męczy mnie gotówka i jeśli ktoś płaci przede mną w kasie gotówką w 2022 roku i jeszcze jak szuka tych monet, żeby co do 1 eurocenta zapłacić, to nie, mi się zbiera. Nie, po prostu nie, tym bardziej wiecie, na przestrzeni ostatnich lat, tym bardziej jest coraz mniej jakby pożyteczne. No bo jednak to jest ta wymiana tych banknotów, tych monet, jakby po co? Po co utrudnić sobie życie, nie? Tak, dobra. Po pierwsze, są na tym jakieś zarazki. Po drugie, nosisz to jest ciężkie. Po trzecie, jakby produkcja tego. Ona kosztuje i trzeba to zrobić, tak? Te banknoty, drzewa, jakby po co to wszystko? Po co sobie utrudniamy to życie? Nie wiem, dla mnie to jest do wycofania. Gościć u siebie na chacie przez tydzień Michała Wiśniewskiego i jego dzieci. Jezu, dajcie spokój temu Michałowi. Czy Andziaks? Samą Andziaks? Samą Andziaks. U siebie. Gościć u siebie na chacie. Dobra, no to ja wybieram Andziaks. Ja też wybieram Andziaks. Ja wybieram Andziaks, dlatego powiem, że ona tutaj by nikt nie przyjechała. A ja wybieram dlatego, że nie przypadam za dziećmi. Michał ma ile tych dzieci? Z 14, 18? Jakoś tak. Coś koło tego. I jakby to wszystko się zleciało tutaj. No. I wszyscy zaczęliby puszczać TikToki. O nie. Nie u nas w domu. Nie, zresztą dobrze wiemy, że Andziaks jest zbyt zajęta swoim perfekcyjnym życiem, więc... Tak. Na pewno by znalazła jakąś wymówkę. Ale to jest ten moment w naszym życiu, gdy stwierdzamy wspólnie, że wybieramy Andziaks. No trudno. Blunt ze Snoop Doggiem czy z Edytą Górniak? Ze Snoop Doggiem. Ze Snoop Doggiem? Ja z Edytą Górniak chciałbym. Nie wierzę w to, żeby Edyta zapaliła. Nie bądź tak. Nie wierzę w to. Ona, myślę, że prędzej jej syn. A po drugie, ja myślę, że ona nawet nie potrzebuje, bo ona jest w takiej fantazji non-stop, że w sumie nawet jeżeli by się zdecydowała, to nie wiadomo, jakby to na nią zadziałało. No właśnie, jaki byłby skutek. A Snoop Dogg, choć ja nie jestem jakimś fanem jego twórczości, szczerze mówiąc, kojarzę go bardziej... Z bycia spokoziomeczkiem? Tak, właśnie z jakimiś memami, czy z jakimiś wypowiedziami, czy z programu z Martą Stewart i ogólnie, że jest taki na luzie koleś, cool, taki pis i możesz sobie, wiesz, nie pis. Że możesz sobie, wiesz, pośmiać się, pochillować, więc nie wiem, myślę, że czułbym się bezpiecznie z nim. No to tutaj też mamy rozbieżność. No trudno, to się rozdzielamy. To piszcie w komentarzach, jak wy byście na poszczególne sprawy zareagowali i w czym się z nami zgadzacie, a w czym nie. A my tymczasem się z wami żegnamy i zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia. Pa, pa! Powodzenia!